Ja powiedziałem, że jeżeli my dojdziemy do władzy, to w ciągu 6 lat doganiamy Niemcy bez żadnej trudności. W ciągu 8, może 9 lat i 8 Amerykę. A niestety Chin nie dogonimy, bo nie o to chodzi, że one są w tej chwili dopiero lekko przeganiają Amerykę. Ale chodzi o to, że oni mają rozpęd duży i no, będzie bardzo ciężko zrobić tempo rozwoju 15%, prawda, żeby Chin dogonić. To jest ogromny kraj, który jak się raz rozpędzi, to już leci. Teraz będą mieli kryzys, no, tam się przeinwestowali, rząd się przeinwestował, miał masę pieniędzy, zainwestował w te autostrady, prawda, mosty i tak dalej. To jest... No ale ich stać na to, bo zrobić jedną rzecz. Trzeba, jeżeli państwo widzą milionera, który jedzie tam Bentleyem czy czymś takim, to przecież jego bogactwo nie pochodzi z Bentleya. On robił buty, on robił szkarówki, nie wiem co on tam robił, nieważne, ale on się to robi. Jeżeli patrzą tego Bentleya, a nie widzą tego, co on robi naprawdę. Otóż bogactwo Chin to jest to, że miliard ludzi siedzi, rząd mi nie przeszkadza i się bogacą, prawda? No i z tego rząd tam cząstkę zabiera, prawda, i to stać na te autostrady i tak dalej. A ten miliard ludzi produkuje. Proszę rozumieć, że jeżeli rząd ściągnie po jednej złotówce z każdego tego Chińczyka, to ma już tego miliard, nie? To są spore pieniądze, nie? Także rząd przeszkadza gospodarce, nie wątpię. To wszystko, co państwo widzą, te koleje, te wieżowce i tak dalej, to jest coś, co gospodarce szkodzi, a nie pomaga. Prawdziwą gospodarkę budują ci, co oszczędzają, ci, co jeżdżą połamanymi rowerami, bo wiozą na nich po 10 paczek z towarami, prawda? Ten człowiek, który widzieliśmy wczoraj w mieście Heshan, który dowozi z żoną dwójkę dzieci na motorowerze, czy tam na motocyklu, prawda? Do szkoły bardzo psowej, bo gdzieś wykształcone. Ale on je dowozi dla oszczędności, no bo co będzie samochód, prawda, brał, że po co? On nie musi planować, on nie pieniądze ma. On już planuje tą szkołą. Do szkoły tam czego uczy. I ci ludzie tworzą bogactwo, nie co ci je wydali. On chodzi w podartej koszuli, on chodzi w płatanych portkach. Mówiłem, on nie musi planować. Wszystkie dziewczyny wiedzą, że ma pieniądze, więc ma powodzenie u dziewczyn. Także to jest istotne. A u nas wydajemy pieniądze, by się pokazać, prawda, zastaw się, a postaw się, a te pieniądze nie idą w inwestycje. Inwestycje, no takie są skutki. To jest właśnie człowiek, ten człowiek tworzy miliony miejsc pracy, bo on tu wciska te torebki różnym ludziom z bogatych rejonów i miliony biednych Chińczyków zarabiają tam pieniądze, robią te torebki, robią to wszystko. I tu jest bogactwo, tu, w tej drobiazgu. Gdyby te wszystkie wieżowce w kantonie się zawaliły, to gospodarka, nie wiem, czy by się tak nie zyskała w gruncie rzeczy, bo nie trzeba by było do tego dopłacać. Bo podejrzewam się dopłaca. A do tego się nie dopłaca, z tego jest zysk. Tego jest zysk. To jest ważne. Thank you.